Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zdobywcy na moim kanale. Tak, wiem, zdaję sobie sprawę, że długo nie było właśnie tej serii, ale było to spowodowane moimi wyjazdami oraz oczywiście nowym wydarzeniem Team of the Season, jakie dzieje się w FIFA. No ale oczywiście teraz wracamy, więc trzeba nawiązać do poprzedniego odcinka, gdzie moi drodzy za 275 tysięcy subskrypcji mieliśmy otrzymać Kantę. Oczywiście Team of the Season, jak pewne paru z was już zauważyło, jest on w naszym klubie gotowy do użycia. Fenomenalne statystyki, nigdy nie pomyliłem się aż tak bardzo, bo ja chyba mu dałem jako tą kartę przykładową 82. Także 88 Kante jest już w naszym klubie. Niestety nie udało się wbić 12 tysięcy łapek w górę, więc Dele Alli Hero do mnie nie trafia. I tak oto w naszym składzie BPL za Jacoba idzie Kante. No i muszę powiedzieć, że nasza obrona, ta środkowa pomoc defensywna wygląda naprawdę solidnie. Może dla szybkiego przypomnienia jeszcze pokażę wam, jakie mam składy, jak one wyglądają oraz gdzie znajdujemy się obecnie w lidze. To jest moje BPL. Tutaj znajduje się skład zdobywcy, czyli ten pierwszy skład, w którym graliśmy, gdzie oczywiście znajduje się niesamowity Luis Suarez, który ma obecnie 22 bramki, 6 asyst w 15 spotkaniach. To jest mój skład Bundesligi, gdzie jak sami możecie zauważyć, zamieniłem Draxlera z Müllerem. Wydaje mi się, że ta konfiguracja będzie troszeczkę lepsza. No i muszę tylko czekać, aż trafię jakąś kartę z środkowego napastnika na SPO właśnie w paczkach, no bo kupić niczego nie mogę. To jest moja Francja, gdzie Grosicki oczywiście też się znajduje. Dzięki wam mogę go mieć w swoim zespole. No i Varane, Umtiti, oczywiście Cavani z Martialem na ataku, bardzo, bardzo dobrze to wygląda. No i tak zwany skład new, czyli nowy, to był jakby drugi skład, który stworzyłem. Tutaj mamy Moratę, Dybale, świetnie się nim gra, oczywiście Bakę. Cały skład seria, jak widzicie, i pomimo tego nie ma 100% zgrania, bo wielu zawodników jest nie na swojej pozycji. Może w przyszłości uda się to naprawić, chociaż gra się i tak dobrze tym składem. No i obecnie, moi drodzy, mamy ukończonych 5 sezonów, 26 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki. Na obecną chwilę oczywiście 5 zdobytych tytułów. No i tak wyglądają tutaj wszystkie moje statystyki. Łącznie mamy 100 bramek strzelonych, całkiem nieźle. Jako że bardzo chcę przetestować nasz nowy nabytek, to postanowiłem, że składem BPL rozpocznę dzisiejsze mecze. Więc miejmy nadzieję, że sobie poradzi wybornie i będziemy mogli dołożyć kolejne zwycięstwo do naszego oczywiście dorobku. To co? Zaczynamy! Oczywiście, jeżeli potrzebujecie końców, magicoins.pl, z kodem Jacob macie 5% końców więcej. No i znaleziono pierwszego przeciwnika, 69 zgrania, ale ma Bale'a. No proszę, proszę. Ciekawe. Boję się strasznie, bo wiem, jak działają w FIFA zespoły bez składu. Zespoły bez składu, zespoły bez zgrania. Że nie z daleka i no Petr Cech miał problemy. No na razie po 15 minutach zdecydowanie przeciwnik mój lepiej gra. Davis do Wardiego, Wardi. Ależ to teraz było ładne. Potrzebowali Anglicy jednej akcji, żeby zaszkodzić mocno przeciwnikowi tą właśnie jedną bramką. No i zobaczmy, błąd delikatny przeciwnika. Davis podaje do Wardiego, ten delikatnie dokłada nogę i mamy 1-0. Oj, Mahrez ładnie to zrobił. Mahrez tutaj będzie i 2-0. Jakim cudem on znalazł Martiala? Nie mam pojęcia, to w ogóle było nie do Martiala to podanie, ale cieszę się, że tak to się zakończyło. No i mamy, zobaczmy tutaj, uniknął spalonego jakimś cudem Francuz i no z tej odległości nie ma szans, żeby się pomylił. Ładnie Wardi się tam wbił pomiędzy naszego przeciwnika, tylko co teraz tutaj możemy zrobić? Wardi jeszcze przy piłce, Wardi ładnie się tutaj obrócił, Wardi uderzenie jest, 3-0, piękna akcja w wykonaniu najlepszego strzelca Leicester, tutaj zwód absolutnie zgubił obronę, no i strzał już w jego stylu. Kante odebrał tą piłkę, tutaj już widzi Mane wychodzi, Mane, idealnie, o to mi chodziło, 4-0 w 52 minucie, piękny gol naszego prawego pomocnika. No, ładna wymiana piłek teraz Martial, tylko nie daj się. Antony! 5-0! Podanie do Antonego Martiala. Antony Martial dysponuje prędkością, dribblingiem. Tak samo Antony Martial. 6-0. N'Golo Kante. N'Golo Kante. Podanie do Martiala. Martial jeszcze. 7-0. Czwarta bramka Francuza, o ile się nie mylę. O, zaczyna się zabawa. No. 8-0, moi drodzy, no, tylko że tym razem ja nie strzeliłem. Rzut karny. Jamie Vardy. Woo, ale zapakował. I 10, mamy pierwszą dyszkę w zdobywcy. Można by spróbować bramkarzem teraz strzelić, tylko nie chcę stracić czystego kąta.
A zobaczymy, Petr Czech, lecimy. Aj, radzi sobie Record Breaker. Radzi sobie. Zostawcie go. Petr Czech. 11-0. I kończymy to spotkanie. Zwycięstwo 11-0. No, nie przypominam sobie, żeby mi coś takiego ostatnio się zdarzyło. Także jestem zadowolony. Mamy 4 bramki Vardiego, 4 bramki Martiala i 1 bramkę Czecha oraz Mané. A tak wyglądają nasze statystyki. Muszę powiedzieć, że ten mecz przyniósł nam naprawdę ogrom osiągnięć, bo aż 3. Zaczniemy od Bartry, czyli 4 mecze bez faulu. Następnie idziemy do Guarina. 20 razy Man of the Match. Zgadza się. I Manuel Neuer, słuchajcie. Za to jest wyzwanie widza, za to, że bramkarzem trzeba strzelić inaczej niż z rzutu karnego. No to strzeliłem, prawda? Oczywiście to nie wszystko, jeszcze paczka za 7500 za zwycięstwo. Jakiś prawoobrońca z BPL może by się przydał? Nie przyda się, raczej to też nie trafiłem, Fabrizio. No cóż. W tych dwóch ostatnich meczach zagramy składem Serie A, czyli włoskim tutaj z Guarinem, oraz Bundesligą, żeby przetestować Neuera. Nie wiem, czemu nie ma twarzy. Gdzie by tutaj wsadzić Guarina? Możemy go na przykład dać... Chyba jako SPDS pisze się najlepiej w tym wypadku. No to gramy! I to jest nasz kolejny przeciwnik, skład BBVA. Gramy w ogóle z klubem, który nazywa się Kurczak na Bigos, więc jest to na pewno Polak. Berardi, uderzenie i to jest przepiękna bramka Morata, ależ przywalił teraz, nie spodziewałem się, bo tak rzadko strzelam z rzutów rożnych, że to jest dla mnie wielkie zaskoczenie. Kandreva, podanie do Dybali, Dybala, no tutaj jest sam na sam, to musi... Dybala, ty? Nie wierzę, co tu się dzieje. Tym razem wrzucałem Moratą. A tu proszę bardzo, strzela, to jest numer z Baka? Chyba tak. No i dwie bramki w przeciągu 9 minut z główki. Morata, ależ to zapakował, 3-0. Moi drodzy, co tu się dzieje, jakież bramki tu padają. No nie, Konopianka, bronimy na szczęście. Konopianka, uwaga. Fuck. Wiedziałem, że to tak rozegra i tak nie potrafiłem nic zrobić, bo jakoś mi się obrona rozjechała. Bardzo ładny gol, 3-1, 45 minuta, no żeby to nie był dla niego sygnał, że warto wracać. No, Kandreva, uderzenie z daleka, Kandreva, jak to zapakował! Wow, Morata, Kandreva, no cóż, oni strzelają dzisiaj, 55 minuta, mamy 4-1, słuchajcie. Dybala, ooo, fatalny wślizg ze strony przeciwnika. Nie zdziwiłbym się, jakby to była czerwona kartka, tak jest. Diego Godin wylatuje z boiska na, no fatalny błąd ze strony Urugwajczyka. Bo to nie mogło się wydarzyć, znaczy wydarzyło się, ale... I Guarin, uderzenie jest, oj, to by było znowu piękne. Kandreva z daleka, no... No po prostu dzisiaj siada wszystko. Kandreva, po raz kolejny genialny longshot i 5-1 w 86 minucie. No i moi drodzy, wygrywamy, ładne zwycięstwo, 5-1. Dziękuję bardzo przeciwnikowi za grę, bo tam jedną bramkę strzelił, prawda? Mamy po dwie bramki od Kandrevi, Moraty, jedną od Baki i asyst mamy 4. A to są nasze ogólne statystyki. Oczywiście należy nam się paczka za zwycięstwo za 7500, także otwieramy, zobaczmy, czy może jakieś wzmocnienie nam się tutaj trafi. Weidenfeller, no tutaj oczywiście pewnie nawet, chociaż nie wiem, kto tam był na bramce wcześniej w Bundeslidze naszej, pewnie by się dostał, gdyby nie fakt, że przed chwilą mieliśmy Neuera. Właśnie za osiągnięcia. Tak jak myślałem, wcześniej był król na bramce, czyli Weidenfeller spuścił się dokładnie o jedno spotkanie, bo teraz oczywiście mamy Neuera na bramce i ten skład, powiem wam szczerze, wygląda genialnie. Co prawda obrona może nie jest na najwyższym poziomie, aczkolwiek nie będę narzekał, bo nie jest źle. Natomiast ten atak i ten środek... Ma, to co? Do meczu. No i trzeci, ostatni przeciwnik dzisiaj i Brazylijczycy, Kiszkiewce. Gramy dzisiaj dużo z Polakami, także okazało się, że Kurczak na Bigos to mój widz, także serdecznie pozdrawiam, bo wysłał mi przed chwilą wiadomość. Bardzo zawsze miło zagrać z widzem. No i gramy, może po raz kolejny przeciwko widzowi, nie wiem, przekonamy się może kiedyś. A teraz do roboty. O kurde, Hulk wchodzi w pole karne. Hulk poda, ale my to znajdziemy podanie, no było bardzo blisko teraz. O, wow, ależ mnie teraz porobił. 1-0 w 15 minucie. Nie wiem, kto to strzelił, z ciekawości, tej Sheira, no.
przeszedł sobie wszystkich. Uderzenie nie do obrony przez Neuera. No i przegrywamy 1-0. Müller. Müller, uderzenie z daleka, ależ wyrównanie. Coś te longshoty mi dzisiaj strasznie siadają. 19 minuta i mamy gola ze strony Niemca. Chyba to był dobry motyw ustawieniem go jako środkowego napastnika w tej drużynie, bo radzi sobie przynajmniej jak na razie dobrze. Okej, okay. Bellarabi. Oho! Bellarabi świetnie to zrobił. Czy jest ktoś, żeby wejść tam na główkę? Dośrodkowanie, Müller i jakby to była bramka, nie! Okej, okay, tego się chyba nikt nie spodziewał. Müller, 2-1, Kruse przejmuje, bo chyba to przejął, albo to było niecelne podanie przeciwnika. Tak, przejął to i od razu długa piłka do Müllera. Bramkarz niepotrzebnie wychodził, bo nie byłbym sam na sam, obrońca by mnie dogonił. No ale wykorzystujemy błąd i ty, Thomas Müller, 2-1. Douglas Costa! Wow! Tutaj Marcelo zostawia całkiem mu dużo miejsca. Thomas Müller, uderzenie z daleka, Thomas Müller nie trafia. Kruse, ależ zapakował, 3-1. Tak jest, 75 minuta. Lewą, no myślałem, że ma prawą lepszą, ale mogę się mylić. Nieważne, ważne jest to, że on ma niesamowite longshoty i o tym pamiętałem. Udało się i prowadzimy już 2 bramkami. No i wygrywamy to spotkanie, 3-1. Całkiem pewny wynik, wydaje mi się, że jakoś udało mi się tam kontrolować to spotkanie. Ale bardzo dobrze grał przeciwnik, tutaj tego mu nie mogę zabrać. Manuel Neuer spisał się, bo tylko jedna bramka stracona w sytuacji, w której praktycznie nie miał szans. Także bramki, 2 dla Müllera, 1 dla Kruse i asysty mamy 3. Jeżeli chodzi o statystyki, proszę, oto i one. Za zwycięstwo oczywiście czas na paczkę za 7500. No dzisiaj naprawdę wszystko dobrze poszło, 3 zwycięstwa, Jimenez. No jego nie szukaliśmy za bardzo. Nasza sytuacja w lidze wygląda następująco. Strzeliliśmy dzisiaj 19 bramek i straciliśmy 2. Podoba mi się to. No dobra moi drodzy, czas na podsumowanie osiągnięć. Zaczynamy oczywiście od strzelania, gdzie mamy łącznie 119 bramek, jak było przed chwilą pokazane. Najlepszym strzelcem w zespole nadal jest Suarez. Jeżeli chodzi o asysty, łącznie jest ich 96 i dość tak szybko zbliżamy się do Modricza. Team of the Year, nie sądziłem, że tak łatwo, no powiedzmy sobie szczerze, będzie go tutaj zdobyć. No ale strzelamy zadziwiająco dużo bramek, co oczywiście mnie cieszy. Natomiast jeżeli chodzi o obronę, tylko jedno czyste konto dzisiaj. I nadal, spośród 119 goli, ani jedna nie padła z obrony. Wow. Jeżeli chodzi o zakładkę zwycięstwa, mamy 29 wygranych spotkań i brakuje nam Pucharu Mistrzów albo awansu do drugiej ligi z tych tutaj jeszcze pozostałych osiągnięć. Natomiast jeżeli chodzi o statystyki, to brakuje nam celności strzałów. Udało nam się dzisiaj wygrać, rozegrać 4 mecze bez falu, za co dostaliśmy Barter oraz Guarina za 20 Man of the Match. I jesteśmy naprawdę blisko 15 przejęć jakby w 12 spotkaniach. No i tak jak mówiłem, celności strzału. Jeżeli chodzi o inne wyzwania, tutaj zbliżyliśmy się naprawdę o krok od Hero Lewandowskiego. No i oczywiście kolejne 2 spotkania tutaj dokładamy do Suareza 91 overall, chociaż tym obecnym gra mi się i tak świetnie. No i mamy kolejne wyzwanie widza zaliczone, tym razem z Manuelem Neuerem. Strzeliliśmy bramkarzem Czechem, bramkę Czechem strzeliliśmy, no i o to chodzi. Dobra moi drodzy, czas na wydarzenia live i za 280 tysięcy subskrypcji na kanale będzie Mkhitaryan Team of the Season. Karta wygląda niesamowicie i miejmy nadzieję, że dzięki wam, dzięki wszystkim subskrypcjom uda się to osiągnąć. A jeżeli chodzi o 12 tysięcy łapek w górę, mam nadzieję, że tym razem uda się to wbić. Dostaniemy Team of the Season obrońcę Tach. Mam nadzieję, że tak to się też czyta, jeżeli nie, to mnie poprawcie. 83 overalla, 73 tempa, ale bardzo, bardzo dobre statystyki w obronie, 85-84. Także mam nadzieję, że wzmocni naszą Bundesligę, która i tak jest świetna. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał powrót zdobywcy, bo strzeliliśmy, no, festiwal bramek. Powiedzmy sobie dzisiaj szczerze, było co oglądać. To tyle z mojej strony, nie zapomnijcie, żeby subskrybować i łapkować w górę. Ja się z wami żegnam i na razie. Zasady niezmienione, czyli do wydania mamy 1 000 000, chyba że przez ten 1 000 000 nie trafimy ani jednego zawodnika Team of the Season. Wtedy, no, wtedy otwieramy tak długo, aż chociaż jeden wpadnie.